najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb 8-letniego Kamila. Maltretowany przez ojczyma chłopiec zostanie pochowany na cmentarzu w Częstochowie. Dziecko zmarło w poniedziałek w szpitalu. O jego życie lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka walczyli przez 35 dni. Kamilek przez cały pobyt w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Sprawa wyszła na jaw dzięki biologicznemu ojcu chłopca. Kiedy zobaczył, co dzieje się z dzieckiem, wezwał służby. Dziecko było bite, przypalone papierosami, polewane wrzątkiem. 27-letniemu Dawidowi B., ojczymowi chłopca, prokurator zarzucił usiłowanie pozbawienia życia pasierba. Matka chłopca, Magdalena B., jest na razie podejrzana o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielania pomocnictwa w znęcaniu się. Zarzuty przedstawiono także siostrze matki i wujkowi chłopca. Wszyscy mieszkali w jednym domu. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro domaga się zaostrzenia kary dla sprawcy. Polecił zmianę oceny zarzucanego czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Radni z Katowic przegłosowali we wtorek uchwałę umożliwiającą budowę osiedla domów przy ulicy Mroźnej. Tę inwestycję planuje Grupa Pietrzak. Sprawa od początku budziła duże kontrowersje i budzi je nadal. Jestem oburzony tym, że interes prywatnego inwestora jest ważniejszy od interesu tysięcy mieszkańców Katowic, mieszkańców Sosnowca i ogólnie metropolii. Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Za tym, żeby osiedle mogło powstać, głosowali radni Forum Samorządowego Marcina Krupy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Dziś większość z nich komentować swojej decyzji nie chciała. Choć już kilka dni temu przewodniczący klubu PiS Piotr Pietrasz argumentował, dlaczego popiera budowę. Ta dzielnica potrzebuje inwestycji mieszkaniowych. Jest to najbliższy dzielnic Katowic. Akurat nie powinna być tylko zielona, choć również zielona oczywiście. I tam akurat nieduże mieszkanie, bo to jest szeregówka, to nie jest jakiś wielki blok, nie jest to coś dużego. Taka inicjatywa jest, uważam, tam potrzebna. A niestety, jeśli inwestorowi, że tak powiem, zablokujemy tą możliwość, co Rada oczywiście może zrobić, on pewnie pójdzie gdzie indziej lub niestety tam po prostu to mieszkanie nie powstanie i będą gorsze warunki życiowe. Z tym nie zgadzają się jednak mieszkańcy, a także radni Koalicji Obywatelskiej, którzy byli przeciw. Od początku jako Koalicja Obywatelska byliśmy przeciwni tej inwestycji. Przemawia za tym szereg argumentów urbanistycznych, środowiskowych, społecznych. To był największy w ostatnim czasie protest mieszkańców, którzy faktycznie mocno się zorganizowali w tej sprawie. Determinacja była bardzo duża. Rzadko się zdarza, żeby mieszkańcy w tak zorganizowany sposób protestowali przeciwko jakiejś inwestycji. My byliśmy od początku po ich stronie. Dzisiaj przedstawiciel grupy Pietrzak zapewniał, że inwestor cały czas wsłuchuje się w głosy mieszkańców i dlatego zdecydował się na zmianę koncepcji osiedla. Miały powstać tam bloki kilkukondygnacyjne. Teraz mówimy o zabudowie szeregowej, zdecydowanie niższej, która w żaden sposób nie ingeruje w strukturę osiedla zimowego, którego to mieszkańcy przede wszystkim są tutaj grupą społeczną, która protestuje. A ta zapowiada, że protestować zamierza nadal. Teraz liczą na ruch wojewody śląskiego. My mamy nadzieję, że może on tą uchwałę uchyli, bo ma do tego prawo, tak zrobił w przypadku Chorzowa i Targowej. Na przykład takich uchyleń przez wojewodów jest bardzo dużo. Tutaj powodów do tego uchylenia my wskażemy oczywiście wojewodzie kilka w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli jednak wojewoda nie uchyli uchwały, mieszkańcy już zapowiadają, że zaskarżą ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Mikołaj Kubala z Wodzisławia Śląskiego, choć w styczniu skończył zaledwie rok, dziś jest prawdopodobnie najmłodszym milionerem w województwie śląskim. A to za sprawą terapii genowej na rdzeniowy zanik mięśni wartej ponad 9 milionów złotych, która płynie w jego żyłach. Po 11 miesiącach intensywnie prowadzonej przez rodziców zbiórki dokładnie w pierwsze urodziny chłopca pasek postępu wypełnił się w 100%. Oczywiście, że czekaliśmy. Pasek na zbiórce oszalał. I naprawdę te wpłaty szły tak szybciutko, tak to szybko śmigało. No a później świętowaliśmy. Mile zaskoczeni zostaliśmy przez wszystkich naszych wolontariuszy, przez wszystkie osoby, które nam pomagały, bo byli z nami do końca. Przyszli tutaj do nas, odwiedzili nas, świętowali razem z nami. Mikołaj komunikuje się jeszcze w swoim języku, ale gdyby dziś miał podziękować wszystkim zaangażowanym w jego zbiórkę, brzmiałoby to mniej więcej tak.
Dziś mijają blisko 2 miesiące, odkąd Mikołaj przyjął terapię genową w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Po otrzymaniu leku chłopiec przez kilka tygodni musiał przebywać w izolacji domowej w otoczeniu wyłącznie najbliższych, którzy musieli przestrzegać rygorystycznych wytycznych. Chodziło przede wszystkim o to, by uniknąć narażenia na infekcję. Samo podanie leku trwało godzinę. Nie zapomnę tego dnia do końca życia. To były takie emocje, jakby wygrał po prostu drugie życie Mikołaj. Po samej terapii genowej i przed podaniem Mikołaj musiał przyjąć i nadal przyjmuje sterydy. No ale najważniejsze jest to, że już nie będzie musiał przyjmować tego leku co 4 miesiące, spinrazy, bo o to nam też głównie chodziło, żeby nie musiał męczyć się co 4 miesiące i mieć wkłucia w kręgosłup. Natomiast nadal mamy prowadzić rehabilitację systematycznie, no i za jakiś czas będziemy musieli się pojawić na kontroli w Lublinie. A co będzie dalej, czas pokaże. Na razie cieszymy się każdym dniem. Rokowania w przypadku Mikołaja są bardzo dobre. Terapia genowa to jedna dawka na całe życie, a podana w odpowiednio szybkim czasie zwiększa szanse dziecka na prawidłowy, nieodbiegający od norm rozwój. Mikołaj miał to szczęście, że zakwalifikował się do nieodpłatnego programu badań przesiewowych, które na Śląsku wprowadzono na chwilę przed jego narodzinami. Dzięki temu możliwe było podjęcie leczenia na wczesnym etapie i jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Na chwilę obecną nie wymaga on już kontynuacji leczenia innego rdzeniowego zaniku mięśni. Myślę, że rehabilitacja będzie konieczna, czy do wieku dorosłego, trudno w tej chwili powiedzieć. Są zbyt krótkie obserwacje pacjentów po podaniu terapii genowej. To jest w ogóle rzecz niebywała i fenomenalna, że są badania przesiewowe, które potrafią nam pokazać dzieci, które będą rozwijały objawy rdzeniowego zaniku mięśni w momencie, kiedy jeszcze te objawy są słabo nasilone lub ich nie ma. Mikołajowi i jego rodzicom towarzyszyliśmy niemal od samego początku walki o uchodzący za najdroższy lek świata. Dziś razem z nimi dzielimy radość, a chłopcu życzymy dużo zdrowia. Rodzice jednak nie ustają w działaniach, bo teraz angażują się w pomaganie innym dzieciom, które podobnie jak Mikołaj potrzebują terapii genowej. Prosto z rajdu Dakar na finał konkursu Auto Fachman. Ogólnopolski konkurs organizowany już kolejny rok w Pszczynie. Nie tylko sprawdza wiedzę teoretyczną i umiejętności przyszłych młodych mechaników, ale też obala stereotypy. Wydaje mi się, że założenie, które żeśmy podjęli, że uczymy, nie konkurujemy, jest jak najbardziej osiągnięte. 10 zespołów dwuosobowych, super. Z czego nazwijmy to dwa rodzynki, dwie dziewczyny, które biorą udział w finale, też już świadczą o tym, że stereotypy pewne się zacierają. Nie jest to już zawód tylko stricte, jak był kiedyś przewidziany dla mężczyzn. Dziewczyny też są chętne do tego. Jednak nie sam konkurs, a ciężarówka, która uczestniczyła w tegorocznym rajdzie Dakar, wywoływała największą sensację. Ciężarówkę widziałam, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że ja właśnie lubię takie duże samochody. No i wrażenie na mnie też zrobiło to, że to jest przede wszystkim automatyczna jest tam skrzynia biegów, gdzie bardziej bym pomyślała, że to raczej manualne. Że nie spodziewałam się, że będzie aż tyle tej technologii, tej upchanej jednocześnie nowoczesnej, ale bardzo wytrzymałej. Samochód jest wyposażony w pneumatyczne zawieszenie i gigantyczny wytrzymały układ kierowniczy i to jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Sama masywność, jednocześnie konstrukcja i wytrzymałość tego pojazdu oraz to, że jest tutaj automatyczna skrzynia biegów. Automatyczna skrzynia biegów czy 5-punktowe pasy bezpieczeństwa to nie jedyny atut Tatry Jamal. Podczas rajdu ciężarówka osiągnęła 9. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Jednak nie byłoby to możliwe bez wielomiesięcznych przygotowań. Przyprawa rally nebo uczestnictwo na Rally Dakar zaczyna niekiedy w, řekněme, duben, kwietnia. Wszystko zaczyna się kwiecień, maj, kiedy trwają budowy, testy, rejestracje. Jest wyjazd do Maroka, gdzie przebiega stara trasa rajdu Dakar i trwa on około 7 dni. A podczas dwutygodniowego rajdu zespoły mierzyły się nie tylko z problemami technicznymi. No, przeolbrzymia impreza i taka walka tak naprawdę, walka ze sobą, walka z maszyną, walka ze zmęczeniem, z psychiką, praca zespołowa, jeden zespół, każdy wiedział co ma robić, o której godzinie wstanie, każda jedna minuta jest tam jakby zaplanowana. Niesamowite przeżycie, też niesamowite zmęczenie, ale potem też satysfakcja.
Rozwiązania opracowane przez TechTIR zostały zastosowane w 3 samochodach, które wystartowały w tegorocznym rajdzie Dakar. Pojazdy zostały zbudowane przez czeską firmę FeszFesz, która od lat wystawia specjalistyczne jednostki na tego typu imprezach. Auta doskonale poradziły sobie podczas rajdu, a pszczyńska ciężarówka ta znalazła się w top 10 Dakaru 2023. Zabrze będzie miało swoją wersję słynnej gry Monopoly. Dziś zaprezentowano pierwsze pole, jakie znajdzie się na planszy. Konferencja nieprzypadkowo odbyła się w zrewitalizowanej wieży ciśnień, bo to właśnie ten obiekt będzie można kupić. Na mocy współpracy z Urzędem Miasta mamy już wstępnie wytypowanych takich kilkanaście pól potencjalnych na taką planszę. Natomiast też będziemy prowadzić rozmowy z różnymi instytucjami, firmami, również z mieszkańcami, którzy będą tutaj na pewno mieli wpływ na to, jak taka plansza finalnie będzie wyglądała. Z zaangażowaniem naszego działu kreatywnego i Urzędu Miasta przez te najbliższe miesiące można powiedzieć, że będziemy pracować nad tym, żeby ta plansza jak najbardziej oddawała rzeczywistość Zabrza i żeby mieszkańcy chcieli później zagrać taką grę. Specjalnych edycji gry Monopoly jest już całkiem sporo. Posiadają ją już m.in. Katowice, ale także dużo miast zagranicznych. Bardzo się cieszę, bo jest to bardzo lubiana gra. Jak pokazują analizy, to jest gra, która przez 2 pokolenia w każdej rodzinie przebywa. Ponoć najdłużej zasiadający przy stole gracze siedzieli 70 godzin. No więc myślę, że czeka nas niezła przygoda. Premiera zabrzańskiej wersji gry Monopoly planowana jest na jesień tego roku. W wielu miastach w Polsce już w najbliższy weekend odbędzie się Noc Muzeów. Na wieczór i noc 13 maja muzea, galerie, placówki i instytucje kulturalne przygotowały wiele atrakcji, umożliwiając zwiedzającym wizytę za darmo lub symboliczną opłatą. Często można też wejść w miejsca na co dzień niedostępne. Pszczyna zaprasza na przykład do zwiedzenia Muzeum Zamkowego i lokalnego skansenu. Podczas tej Nocy Muzeów przygotowaliśmy różne ciekawe pokazy, między innymi zapomnianych sprzętów, opowiadamy też o zanikających zawodach. Poza tym towarzyszyć nam będzie jak zawsze muzyka. Nasza pszczyńska orkiestra ludowa, która działa przy skansenie, zaprezentuje swoje ludowe wersje wykonań pszczyńskich przebojów. A późnym wieczorem odbędzie się spektakl teatralny, którego postacie będą przechadzać się po terenie obiektu. W Tychach natomiast Muzeum Miejskie przygotowało 5 atrakcji związanych z historią miasta i jego osiedli. Zaczynamy taką rozgrzewką troszeczkę w plenerze. Zaprosimy na spacer architektoniczny unikatowe osiedle A, podczas którego wraz z przewodnikiem Mateuszem Miłoniem będzie można poznać historię tego pierwszego osiedla, tak zwanych Nowych Tychów, jego założenia architektoniczne oraz dekoracje plastyczne. W tym samym czasie muzeum zorganizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży nawiązujące do działającej fabryki celulozy i papieru. Wystawy i atrakcje będą czekać też w Katowicach, na przykład w Muzeum Śląskim. Podczas nocnej wizyty goście mogą wziąć udział w warsztatach fotograficznych, flamenko lub plastycznych. Natomiast Muzeum Koksownictwa w Bytomiu udostępni budynek zabytkowej siłowni.